Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedzią, temat dzisiejszego odczytu popularno-naukowego brzmi: co kryje w sobie tekst prawny? Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, a genealogia tekstowa. Dzisiejsze spotkanie z Państwem chciałabym rozpocząć od słów wybitnego polskiego językoznawcy Antoniego Furdala. Językoznawstwo to nauka otwarta na głosy z zewnątrz, nie tylko nie odcinająca się od innych dziedzin, ale dążąca do współpracy z nimi. Powiązanie dyscyplin językoznawstwa oraz prawa to legilingwistyka. Zobrazuję Państwu ich wzajemne na siebie oddziaływanie. Spróbuję ustalić, która z dyscyplin w legilingwistyce jest dyscypliną nadrzędną. Chciałabym dowieść, że prawo musi być bardziej otwarte na język. Prawo bowiem dzieje się w pojęciach, które wyrażane są w języku. Język jest przestrzenią, w której istnieje prawo, jest narzędziem jego opisu. Dwudziestowiecznemu twierdzeniu, że prawo musi być związane z językiem, zaprzecza bowiem w dzisiejszych czasach tworzenie wielojęzycznego prawa dla jednego narodu. Tak jak odbywa się to na przykład w Szwajcarii, gdzie obowiązują 4 języki urzędowe, w Belgii z 3 językami urzędowymi lub w dwujęzycznej Kanadzie. Zaprzecza temu również istnienie ponadpaństwowego systemu prawa, na przykład na terenie Unii Europejskiej, gdzie jest ono, na przykład dyrektywy Unii Europejskiej, formułowane w 24 językach urzędowych, czy istnienie organizacji międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, której Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, jak już Państwo wiecie z poprzedniego odczytu, posiada obecnie ponad 500 wersji językowych. W dzisiejszych realiach wielojęzyczności multijurysdycznych jeszcze większej aktualności nabierają słowa Antoniego Furdala, że językoznawstwo jest nauką otwartą, gdyż komunikat zawarty w systemie prawnym nie polega prostemu przekładowi. Musi być implementowany na komunikat znajdujący się w innym systemie prawa. Duże znaczenie odgrywa tu wątek znajomości kultury danego państwa i jego systemu prawnego. Im większą rolę w tekście pełni język, tym ściślej należy go tłumaczyć, nie zapominając oczywiście o transferze komponentu kulturowego. Dużą rolę odgrywa tutaj również tradycja pisania tekstów, w tym prawnych, w krajach, gdzie początki tekstów prawnych sięgają ustnych tradycji społeczeństw pogańskich. Tradycje te nierzadko wpływają na formę tekstów sporządzonych w późniejszych czasach. I tak najstarsze germańskie teksty bazują na zasadach tzw. Gewohnheitsrecht, czyli prawa zwyczajowego, które jest powiązane z tradycją ustną. Prawo rzymskie natomiast ma tylko teksty pisemne, które ze swojej strony leżą u podstaw kodeksu napoleońskiego. W Zjednoczonym Królestwie, w którym obowiązuje prawo zwyczajowe, bazujące na prawie precedensowym, teksty zawierają więcej konstrukcji czynnych, aniżeli teksty, które od samego początku istniały tylko i wyłącznie w formie pisemnej. W związku z tym należy mieć na uwadze nie tylko komponenty gramatyczne, kulturowe, ale również, jak wykazałam, tradycję, w której zakorzenione mogą być różnice pomiędzy badanymi językami. I tak znajomość tych komponentów umożliwi poprawne przełożenie poniższego zdania na język niderlandzki, obowiązujący w Niderlandach i Belgii, które pomimo wspólnego języka
posiadają dwa różne systemy prawne. Wypowiedzenie zatem, prokurator pracuje w prokuraturze, w Niderlandach będzie miało kształt Officier van Justitie werkt in Openbaar Ministerie, zaś w Belgii Procureur des Konings werkt in Openbaar Parquet. Różnica istnieje, pomimo że w Belgii i Niderlandach istnieje jedna instytucja, de Nederlandse Taalunie, która zajmuje się standaryzacją języka niderlandzkiego. Następnie należy zwrócić uwagę na internacjonalizmy i zapożyczenia w terminologii prawniczej, które są wynikiem przenikania terminologii z innych systemów prawnych, np. ombudsman, czy apartheid, czy tryb ekstraordynaryjny, lub z niemieckiego im Hinterkopf etwas haben. Na omówienie zasługuje również fakt, że dla osiągnięcia uniformizującej depersonalizacji tekst prawny będzie kodowany częściej użyciem zależnych od danego języka różnorodnych środków gramatycznych, określanych w lingwistyce ogólnym mianem konstrukcji bezosobowych. Bezosobowość może być wyrażana na przykład zastosowaniem strony biernej, w której sprawca czynności, z niemieckiego tak zwany agens, wyeksponowany w stronie czynnej, może w stronie biernej być zupełnie pominięty. Na przykładzie, prokurator przesłuchał wczoraj sprawcę. Sprawca został wczoraj przesłuchany przez prokuratora. Tak samo brzmi to w języku niemieckim. Der Staatsanwalt verhörte gestern den Täter. Der Täter wurde gestern vom Staatsanwalt verhört. Należy również pamiętać o ostatnio przeze mnie szerzej omówionej modalności wyrażanej przez zdania deontyczne w celu osiągnięcia perlokucyjnego aspektu komunikatu. Język nie może przy tym być traktowany służebnie, ponieważ to kompetencje językowe świadczą o paradygmacie komunikacyjnym. Genealogia tekstowa w badaniach gramatycznych pozwala sprecyzować ogólne założenia gramatyki uniwersalnej poprzez analizę powiązań pomiędzy gatunkiem tekstu a występowaniu w nim konkretnych form gramatycznych. Przedmiotem mojego rekonesansu badawczego jest kategorialny aspekt genealogii tekstowej w tekście prawnym na przykładzie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w językach angielskim, niemieckim, niderlandzkim i polskim. Genealogia tekstowa jest w pewnym sensie czynnikiem nadrzędnym w odniesieniu do selekcji środków językowych używanych w odpowiednim gatunku. Przyczyną tego jest fakt, że gatunek jako forma organizacji tekstu warunkuje wybór środków odpowiadających celom komunikacyjnym nadawcy i oczekiwanych przez odbiorcę. Omawiana w poprzednim odczycie modalność deontyczna, względnie rdzenna, która odnosi się do konieczności, przyzwolenia lub obowiązku wynikającego z najwyższego prawa, statusu społecznego lub reguł moralnych, odgrywa najważniejszą rolę w przekazie impulsu informacyjnego zawartego w tekście normatywnym, od którego oczekuje się przede wszystkim wyrażenia nakazu, zakazu, obowiązku bądź przyzwolenia. Kodowanie efektywności przekazu komunikatu polega na przekazaniu informacyjnego impulsu, czy daną czynność należy wykonać z powinności, świadomie, czy z udziałem woli. Konieczność, przyzwolenie lub obowiązek pochodzące od nadawcy zawierają dodatkowo cel, który jest lub będzie motywacją dla odbiorcy. Stosowny przykład można znaleźć w następującym fragmencie preambuły deklaracji. Zważywszy, że konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, ogłasza się uroczyście, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa dążyły do poszanowania tych praw i wolności. Badania
w dyscyplinie językoznawstwa, łączące obszar lingwistyki oraz prawa, są dotychczas mało zbadanym obszarem, w jakim perlokucyjny charakter dyskursu prawnego markowany jest użyciem konkretnych wzorców lingwistycznych. Na tym chciałabym zakończyć trzecią część z cyklu odczytów popularno-naukowych w dyscyplinie językoznawstwo i zaprosić Państwa na kolejne spotkanie, podczas którego przedstawię zagadnienie języki słowiańskie i germańskie. Pochodzenie, podobieństwo i różnice. Dziękuję za uwagę.